Powtarzam po raz ostatni. Plan jest taki. Wpisujemy kod, otwieramy drzwi, wbiegamy i strzelamy w powietrze, krzycząc śmierć imperialnym szumowinom. Wszyscy rozumieją? Świetnie. Według moich obliczeń wiadomość od wspólnika powinna przyjść za 3, 2, 1... No i co teraz? No właśnie, nie wiem. Jest! Zaraz zaczynamy. Jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Ile zapłaci nam Soul, kiedy wrócimy? O to się nie martw. Nie wrócimy. Dobrze wiecie, dziś rano zaatakowali nas rebelianci. Podejrzewamy, że ktoś przekazał im kody umożliwiające wejście, a co za tym idzie, pośród nas jest zdrajca. Chciałbym, żeby każdy z nas powiedział, gdzie był i co robił w momencie rozpoczęcia ataku. Sierżancie, pan pierwszy. Jestem starszy sierżant, Peter Griffin. 4 lata temu zostałem wysłany na planetę Burton Prime, gdzie służę jako miejski zwiadowca. 2 lata temu, po ataku na placówkę badawczą i śmierci oficerów dowodzących z Rumfordleków, przeniesiono mnie do tego garnizonu. Wychodziłem właśnie z budynku, rozpoczynałem patrol, usłyszałem alarm i zobaczyłem ewakuujących się szturmowców. Włożyłem hełm i pobiegłem, żeby jak najszybciej dołączyć do walki. Rebelianci zgromadzili nas wszystkich w jedno miejsce i włączyli holograficzną wiadomość od Saula Guerrero. Zatrzymałem się przy miejscu dla skuterów patrolowych, bo zobaczyłem, że mój kolega został zaatakowany. Nie zdążyłem nic zrobić. Rozumiem. TK-3534. Gdzie byłeś, gdy terroryści weszli na nasz teren? Przebywałem w swojej kwaterze. Następnie zgodnie z procedurami przeprowadziłem ewakuację swojej drużyny. A pan komendancie? Gdzie pan był w chwili ataku? Byłem w stołówce. Zgodnie z procedurami udałem się do tego pomieszczenia. Następnie za pomocą holoprojektora obserwowałem przebieg wydarzeń. Panie inżynierze? Byłem na korytarzu naprawiałem przewody. Kamery to potwierdzą. Teraz wysłuchajmy prawdopodobnie najistotniejszych zeznań. Panie senatorze? Nie rozumiem, komendancie. Przechodził pan korytarzem obok kwater szturmowców. Zgadza się? TK-3534. Widziałeś go? Zgadza się, widziałem. Widział pan, kto korzystał z urządzenia komunikacyjnego? Tam nikogo. Dlaczego zabił pan inżyniera? Zabiłem go, ponieważ był zdrajcą. Inżynier udawał, że naprawia przewody. W rzeczywistości włamał się do sieci komunikacyjnej i przesłał wiadomość wspólnikom. Czyli przy urządzeniu komunikacyjnym nie było nikogo? Zgadza się. Pozostaje kwestia senatora. Senator należał do organizacji, która przeprowadziła zamach, ale nie był poinformowany o szczegółach. Dlatego wahał się przed powiedzeniem nam czegokolwiek. A zatem znaleźliśmy i zabiliśmy zdrajcę. Misja wykonana. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec.
Musimy odnaleźć Saula Gerrera i go zabić. Zakładam, że powiadomiono cię o przebiegu wydarzeń. Wszystko przebiegło tak, jak zapowiadałeś. Dzięki naszej współpracy w galaktyce znowu zapanuje ład i porządek.